Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Tak jak obiecałam Wam tydzień temu, dziś wracamy na Uniwersytet Stanu Indiana, czyli do Bloomington, bo tu tajemnice wydają się nie kończyć. Tym razem poznamy zagadkową sprawę 19-letniej studentki Jill Berman. Tajemnica jej odejścia na zawsze jest rozwiązana, choć szczerze mówiąc, ja osobiście chyba nie do końca rozumiem, co tu się tak naprawdę wydarzyło i dlaczego. Mam wrażenie, że w całej tej sprawie jest jeszcze coś, co powinno zostać wyjaśnione i co być może zmieniłoby wszystko. Na początek powiem Wam tylko, że najpierw, na podstawie przyznania się do winy, podejrzewano 3 osoby. Potem je oczyszczono, by oskarżyć jeszcze innego człowieka, który wydawał się być osobą całkiem dotąd niepowiązaną z podejrzanymi. Okazało się jednak, że był on kuzynem jednej z 3 podejrzewanych osób, które wcześniej się przyznały, i znajomym pozostałych 2. Choć nikt tu o sobie wzajemnie nie wspominał, a już na pewno nie policja opinii publicznej. Mężczyźnie zostały postawione zarzuty. Zapadł wyrok, ale po jakim procesie? Jak się okazało, ława przysięgłych i adwokat zamiast pracować albo się lenili, albo imprezowali, racząc doniesieniami medialnymi o sprawie. I nie tylko. Nie zabrakło nawet procentów. Wydawało się, że w związku z tym oskarżonemu może należeć się nowy proces, a wyrok jest co najmniej wątpliwy. Nie na wiele się jednak zdały apelacje. Winny się znalazł, sprawa zamknięta. Ale opinia publiczna, zamiast cieszyć się z sukcesu śledczych, pozostała podzielona. Część uważała, że znaleziono kozła ofiarnego w sprawie Jill Berman, a w rzeczywistości na tym terenie grasuje zupełnie inny przestępca, który wydaje się działać seryjnie. I tu odsyłam Was do odcinka dotyczącego Josepha Smedleya, gdzie dowiecie się o tym o wiele więcej. Teraz już jednak skoncentrujmy się na nietypowej sprawie Jill. W 2000 roku miała za sobą pierwszy rok studiów na Indiana University. Wybrała biznes, który wymagał jednak dużego zaangażowania intelektualnego, co też dziewczyna równoważyła sobie przejażdżkami rowerowymi, które pozwalały utrzymać jej też kondycję. 31 maja o 9:32 wylogowała się z komputera i wskoczyła na rower, jak zresztą właściwie codziennie. Uwielbiała spędzać czas w ten sposób. Kiedy pokonywała skrzyżowanie Heret Road i Moffett Lane w południowo-wschodnim Bloomington, zwróciła na siebie uwagę kilku świadków i wydaje się, że to był ostatni moment, kiedy ktoś ją widział. Zmierzała najprawdopodobniej do studenckiego ośrodka sportów rekreacyjnych, gdzie pracowała. Miała wypełniać tego dnia swoje obowiązki przez 3 godziny, od południa do 15. Potem od razu miała się spotkać na lunchu z tatą i dziadkiem. Niestety jednak w żadnym z tych miejsc się nie pojawiła, wobec czego wieczorem ojciec wezwał policję. Ponieważ było mniej więcej jasne, jaką trasą tego dnia dziewczyna się poruszała, wolontariusze zaangażowani w akcję poszukiwawczą starali się prześledzić tę drogę, by ustalić, czy nie doszło na przykład do jakiegoś wypadku. Gdy w całym mieście pojawiły się ulotki i coraz głośniej mówiono o zaginionej studentce, pewien biegacz zorientował się, że w polu kukurydzy, 10 mil na północny zachód od Bloomington, widział dość drogi rower, który był oczywiście bardzo charakterystyczny, i osoba interesująca się sportem od razu go doceniła. Wiedziała także, że pole kukurydzy nie jest idealnym miejscem na przechowywanie sprzętu sportowego wartości powiedzmy około 1200 dolarów, to też biegacz uznał, że albo właściciel jest ekscentryczny, albo zdarzyło mu się tu coś dziwnego. Ale tak czy inaczej, rower należy zabezpieczyć i poczekać, aż właściciel da znać, że go poszukuje. Może gdy lepiej się poczuje, czy też po prostu wytrzeźwieje, lub też będzie miał możliwość, da jakieś ogłoszenie, albo znalazca po prostu sam skontaktuje się z policją. Okolica była jednak cicha i spokojna, nic nie zwróciło uwagi znalazcy, na razie więc nie zawiadamiał funkcjonariuszy.
Jednak w piątek skojarzył swoje znalezisko ze zniknięciem studentki, która była przecież na rowerowej przejażdżce i dał znać, że przechowuje charakterystyczny rower znaleziony w środę w nietypowym miejscu. Zaskoczenie rodziny Jill było ogromne, ponieważ rower z całą pewnością nie znajdował się na trasie, którą powinna była podążać studentka. Owszem, uwielbiała jazdę na rowerze, ale nie znosiła, gdy trasa prowadziła ją w ruchu ulicznym, czego zawsze unikała. Pole kukurydzy leżało natomiast przy trasie, która wymagałaby później przejazdu przez ruchliwe ulice, o ile oczywiście zakładamy, że dziewczyna wybierała się do pracy, a nic nie wskazywało na to, by mogło być inaczej. Dezorientacja rodziny i śledczych jeszcze wzrosła 3 dni później, gdy radio Jill odnaleziono na parkingu kościoła w Bloomington. Stało się jasne, że ktoś musiał je tam podrzucić i wydawało się, że jeden ze świadków to potwierdził, ponieważ wychodząc z kościoła zauważył, że jakiś pick-up nienaturalnie szybko wyjeżdża z parkingu, jakby uciekał. Wierny uważał, że samochód był ciemny. Policja szukała więc kierowcy oraz wszystkich tych, którzy mogliby udzielić jakichkolwiek wskazówek dotyczących jego tożsamości. Trzeba przyznać, że społeczność bardzo szybko się zmobilizowała i udało się policji uzyskać prawie 3000 informacji, ale oczywiście nie wszystkie prowadziły w konkretnym kierunku. Była jednak pewna wyjątkowa, pochodząca od 18-letniej dziewczyny, która była pewna, że 2 tygodnie po zniknięciu Jill została zaatakowana przez mężczyznę poruszającego się czarnym pick-upem, dokładnie Fordem. Mężczyzna stanął na ulicy przy chodniku w Ellensville, a kiedy dziewczyna przechodziła obok, próbował wciągnąć ją do środka. Młoda osoba była jednak bardzo czujna, wyrwała się i uciekła. Jeśli zastanawiacie się, czy wymienione miasteczko znajduje się w okolicy, która nas interesuje, to spieszę wyjaśnić, że jak najbardziej. Zaledwie 3 mile od pola kukurydzy, w którym leżał rower studentki. Wśród ważnych tropów było także zeznanie mężczyzny, który około godziny 8:30 rano 31 maja w rejonie North Maple Grove Road zobaczył zwykły biały samochód dostawczy, który, jak sądził świadek, był najpewniej wykorzystywany w jakiejś firmie albo przynajmniej dość roboczo wyglądał, choć żadnego logo nie dało się zauważyć. Ford jechał powoli obok jego pojazdu, kierując się na południe. W środku znajdowało się 2 mężczyzn, którzy najwyraźniej krążyli po tym terenie, bo mężczyzna zauważył ich potem jeszcze 2 razy tego ranka. W końcu świadek skojarzył, że samochód przypominał mu te, które należą do szpitala Bloomington. Domyślam się, że nie chodziło tu pewnie o typowe karetki, bo to zapewne byłoby jasno powiedziane, ale jakieś auta do transportu na przykład leków czy wyposażenia, choć nie jestem tego do końca pewna. Niejaki Robert England także chciał pomóc. Przekazał informację, że kluczowego dnia widział kobietę pasującą do opisu Jill, jadącą na rowerze na północ od Bloomington na North Maple Grove Road około godziny 10 rano. Niespełna tydzień później detektyw zajmujący się sprawą postanowił wykorzystać umiejętności psa, by ten wskazał mu kierunek, w którym warto byłoby poruszać się w ślad za Jill. Pies podjął trop i odnalazł miejsce porzucenia roweru, po czym zainteresował się autostradą 37, co z kolei znów dało do myślenia rodzicom dziewczyny, którzy wiedzieli, iż zwykle córka trzymała się od tej drogi z daleka. Jeśli nią podążyła, to na pewno nie z własnej woli. Wydawało się, że pierwsze szczegóły śledczym udało się już ustalić, a informacji wciąż przybywało. W Bowling Green na rowerową przejażdżkę wybrała się młoda dziewczyna, której spokojna wyprawa została jednak przerwana, gdy wjechał w nią celowo nieznany kierowca. Dziewczyna była w szoku i z pewnością mężczyźnie udałoby się wciągnąć ją do samochodu, tak jak najwyraźniej od początku planował, ale na szczęście w pobliżu pojawił się świadek, który ruszył dziewczynie na ratunek. Skutecznie. Agresor wystraszył się i uciekł, ale udało się wykonać jego portret pamięciowy, który został rozpowszechniony wraz z plakatami dotyczącymi poszukiwań Jill. Wszystkie te sprawy wydawały się być do siebie podobne, a na dodatek rower studentki biznesu był lekko uszkodzony, co teoretycznie mogłoby potwierdzać wersję o celowym lub przypadkowym jej potrąceniu, bo i to ostatnie brano pod uwagę.
Mogło przecież dojść do wypadku komunikacyjnego, którego sprawca stwierdził, że wywinie się, jeśli ukryje rower i pozbędzie się młodej kobiety. Z drugiej jednak strony, uszkodzenia roweru były bardzo dyskusyjne. Jedni mówili, że mogły nawet powstać w czasie normalnego użytkowania i nie wskazywały na nic poważnego. Spotkałam się nawet z opiniami, że rower nie był uszkodzony, co wskazywałoby na to, że pewnie mówimy tylko o bardzo drobnych rysach albo delikatnych wygięciach. Tak czy owak, policja skoncentrowała się oczywiście na tropie, który wiązał się z atakiem na młodą kobietę w Ellensville i poszukiwała mężczyzny rasy kaukaskiej, który jeździł starym czarnym pick-upem marki Ford. Jednak ich uwagę odciągnęło bardzo szczególne zdarzenie. Otóż 22 marca 2002 roku trzy osoby, dwie kobiety i jeden mężczyzna, Wendy Owings, która najwyraźniej mówiła najwięcej, odsiadując wtedy wyrok za inne przestępstwo, Alicia Saunders, nazywana gdzieniegdzie akuszą, i Uriah Close, przyznali się do pozbawienia życia Jill i wrzucenia jej do strumienia w pobliżu Salt Creek. Trzy osoby opowiedziały, że jechały furgonetką, tą samą drogą co Jill, były jednak wtedy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Bawiły się świetnie. Za kierownicą siedział najprawdopodobniej Uriah, który nie zawracał sobie jednak głowy panowaniem nad pojazdem. Wpadli na Jill, która jednak przetrwała zderzenie, ale kobiety owinęły ją w folię, po czym na zmianę używały noża, upewniając się, że Jill nigdy nikomu nie powie o tym wypadku. Gdy zamilkła na zawsze, grupa wrzuciła ją do wody, a rower porzuciła gdzie indziej. Cała społeczność z wielkim smutkiem, ale jednak odetchnęła. Zgorszenie, oburzenie, szok oczywiście stały się udziałem każdej normalnej osoby, która poznała treść tych zeznań, ale wszystko to mieszało się z ulgą, że groźne, szalone kobiety oraz ich nie mniej niebezpieczny kumpel przestaną zagrażać ludziom. Wydawało się, że oto sprawa jest rozwiązana i wystarczy teraz tylko pójść we wskazane miejsce i odnaleźć ciało studentki. 1 sierpnia 2002 roku ruszyło pierwsze 4-dniowe przeszukiwanie Salt Creek i policjanci nawet przyznali, że odzyskali przedmioty o możliwej wartości dowodowej. We wrześniu 2002 roku zbudowano nawet tymczasowe tamy, aby można było przeszukać dno w poszukiwaniu kolejnych dowodów. Śledczy stwierdzą później, że takowe ogólnie w sprawie się pojawiały i potwierdzały, że studentka wciąż żyła, kiedy została wrzucona do strumienia. Ku zdumieniu śledczych okazało się jednak, że w miejscu wskazanym przez potencjalnie winnych ciała nie było. Dla śledczych było to niezrozumiałe. Dlaczego aż trzy osoby miałyby przyznać się do czegoś, czego nie zrobiły? Postanowiono przeprowadzić badania wariograficzne, ale ta zdumiewająca trójca testu nie przeszła, choć w tym przypadku paradoksalnie nie wskazywało to oczywiście na ich winę. Kłamały więc w kwestii ataku na Jill? Tak to przynajmniej wyglądało. I w ten oto sposób, z uwagi na brak fizycznych dowodów w sprawie, podejrzewani zostali oczyszczeni. Ostatecznie wszyscy twierdzili, że nie mieli nic wspólnego ze sprawą. Wszystkie swoje zeznania odwołali. W marcu 2003 roku w sprawie nastąpił ogromny przełom. Znaleziono bowiem ciało Jill, które zauważyli dwaj myśliwi w zalesionym obszarze na drodze prowadzącej na wschód od Bloomington. Okazało się, że głowa kobiety nosi ślad po kuli, który znajdował się z tyłu. Rana miała charakter kontaktowy. Tkanki miękkie się jednak nie zachowały. Nie było też odzieży, a na kościach nie stwierdzono śladów, które można byłoby kojarzyć z ostrzem, ale nie udało się w ogóle udowodnić żadnych urazów. Oczywiście nie znaczy to, że ich w ogóle nie było, a jedynie, że stan szczątków uniemożliwiał ustalenie czegokolwiek przydatnego w tej sprawie. Jedyne, co było warte odnotowania, to, że, cytuję, rozrzucone fragmenty czaszki i obecność ołowianych kulek w różnych miejscach wraz z plamami na glebie sugerowały, że ciało spoczęło i cały czas przebywało w miejscu, w którym zostało odnalezione. Śledczy znaleźli materiał dowodowy odpowiadający 12-kalibrowym pociskom do strzelb.
Okazało się, że w kręgu zainteresowania policji jest osoba, którą można powiązać z dowodem zabezpieczonym podczas sekcji. Mile od miejsca, w którym znaleziono dziewczynę, mieszkał niejaki John Myers. Najwyraźniej był on właścicielem broni, którą można by dopasować do śladów na głowie studentki. Prowadzący śledztwo uważali, że to trop wart podjęcia, bo poszlak jest o wiele więcej. Mianowicie już kilka lat wcześniej wokół Johna zrobiło się sporo zamieszania, ponieważ jak zauważyli bliscy chłopaka, w dniu, w którym Jill straciła życie, John bardzo dziwnie się zachowywał. Miał wówczas tygodniowy urlop, ale zamiast cieszyć się wolnym czasem i spędzać go na zewnątrz lub na jakichś relaksujących aktywnościach, zamknął się w przyczepie, zasłonił wszystkie okna, a w końcu zaparkował w bardzo ustronnym miejscu, tak by nikt nie mógł patrzeć na to, co dzieje się wokół jego miejscówki. Mówił rodzinie, że przygotowuje się do ucieczki z miasta i że najprawdopodobniej więcej się nie zobaczą, bo on już nie wróci. Wydawał się histeryzować. Był bardzo zdenerwowany i nie wiadomo było, co tak nagle spowodowało wielkie zmiany w jego osobowości i zachowaniu. Można było przypuszczać, że załamanie ma związek z zerwaniem z dziewczyną, do którego doszło niedługo przed zniknięciem Jill. Jakby tego wszystkiego było mało, ciotka mężczyzny dowiedziała się o poszukiwaniach studentki właśnie od samego Johna, ale w zastanawiającym kontekście. Oświadczył, że najprawdopodobniej to on zostanie obwiniony za to, co się stało, choć ma jeszcze trochę czasu, bo nie znaleziono ciała. On jednak był już wtedy przekonany, że dziewczyna odeszła na zawsze. Rodzina chłopaka zaczęła się martwić, a ich stres znacznie się wzmógł, gdy zauważyli, że w tajemniczych okolicznościach zniknęła strzelba, która do tej pory znajdowała się w domu rodziców. Potem wyszło na jaw, że to ten sam typ broni, na który wskazali śledczy w kontekście ataku na Jill. To nie był koniec rewelacji. Świadkowie donieśli, że Myers miał w swojej pracy dostęp do białej furgonetki. Jak wyszło na jaw później, w 2001 roku, Myers zadzwonił do FBI z informacją o znalezieniu kości i bielizny na drzewie w pobliżu miejsca, w którym łowił ryby. Gdy zszokowana rodzina pytała, po co to zrobił, powiedział matce, że chciał pomóc w sprawie Jill. W marcu 2002 roku Myers przebywał w więzieniu hrabstwa Monroe w związku z całkiem inną sprawą i miał wówczas powiedzieć funkcjonariuszowi więziennemu, że znalazł na tackach z jedzeniem notatki zawierające informacje o zniknięciu Bernman, w tym możliwe lokalizacje jej ciała. Sam John, jak głosiły potem zeznania lub też jak interpretowali niektórzy lokalne legendy, tuż po zniknięciu Jill wydawał się podobno wykorzystywać każdą okazję, aby dyskutować o sprawie zaginionej studentki i to nawet wtedy, gdy nikt takich rozmów nie inicjował. Zagadywał nawet osoby, które niewiele wiedziały o sprawie. Chcąc zrobić większe wrażenie i zainteresować ludzi sprawą, kłamał nawet, iż odnalazł rower dziewczyny. Popisywał się swego rodzaju darem jasnowidzenia, który, jak twierdził, wkrótce zostanie zweryfikowany, a nastąpi to, gdy tylko ciało dziewczyny zostanie znalezione na zalesionym terenie, jak zresztą faktycznie się stało. Mało tego, wskazywał, że będzie to na północ od Belgrove Road. Wszyscy wiedzieli, że mężczyzna bardzo dobrze zna te strony, bo właśnie tam często oddawał się polowaniu. Jednak co ciekawe, w którymś momencie ewidentnie nie wytrzymał napięcia i dał strażnikowi więziennemu listę miejsc, w których władze mogą odnaleźć Jill. I tu właśnie sprawa, jak dla mnie, bardzo się komplikuje, bo z jakiego powodu miałaby to być lista, a nie jeden konkretny punkt? Przecież gdyby on był winny, no doskonale wiedziałby, co zrobił z ciałem. Jak dla mnie wygląda to tak, że chłopak po prostu nie mógł utrzymać brzemienia tajemnicy, która została mu powierzona, dlatego wraz z emocjami ciągle wylewały się z niego różnego typu informacje, ale jednak niekonkretne i nieszczegółowe. Wiedział sporo, tak jakby co najmniej miał kontakt z kimś, kto był agresorem, ale jednak nie wiedział wszystkiego, co wskazywałoby na to, że albo nie uczestniczył w ataku, albo wplątał się w sprawę już na etapie na przykład zacierania śladów, albo ewentualnie pożyczył znanym sobie osobom broń.
Jak najbardziej oczywiście jest możliwe, że to on po prostu jest winny, ale ktoś mu pomagał. Był odpowiedzialny na przykład za zacieranie śladów, stąd też młody mężczyzna nie mógł wiedzieć wszystkiego. Pewne etapy tej historii rozgrywały się poza jego oczami. Nie miał dostępu do wszystkich informacji. Oczywiście są to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Wygląda to dla mnie dziwnie, niekonsekwentnie. Z jednej strony ktoś chce, by znaleziono ciało młodej, niewinnej dziewczyny, ale jednocześnie utrudnia to policji, dając jej do wyboru kilka miejsc. Rzeczywiście, w jednej ze wskazanych przez chłopaka okolic odnaleziono studentkę, ale nie jest dla mnie jasne, skąd on miał tę informację i dlaczego była tak niejednoznaczna, niejasna. Zresztą zastanawia mnie też w tym kontekście kwestia tej bielizny, którą kiedyś znalazł gdzieś na drzewie i przypuszczał, że może mieć ona coś wspólnego ze sprawą Jill. Wygląda to trochę tak, jakby faktycznie męczyło go sumienie, chciał pomóc, wszystko co znalazł kojarzyło mu się z tą sprawą, a jednocześnie nie wiedział, czy rzeczywiście się z nią łączą. Wydaje się, że miał jakieś wyrzuty sumienia, dręczył go jakiś lęk, ale z drugiej strony nie wygląda to wszystko jak informacje przekazywane przez kogoś, kto wie o sprawie wszystko, bo jest jedynym winnym. Chłopak podobno zdradził swoim bliskim, że jedyną osobą, która wiedziała od początku do końca, co tak naprawdę się wydarzyło, był jego ojciec, który jednak zabrał tajemnicę do grobu. Ojciec, przypomnę, był właścicielem broni zamieszanej w całą tę sprawę. Ciekawe słowa John miał skierować do swojej babci, której rzekomo powiedział, iż bardzo żałuje, że jest złym człowiekiem i dopuścił się złych uczynków. Jednak jakich dokładnie i w jakim zakresie nie wyjaśnił. Z kolei jego współwięzień twierdził, że mężczyzna zwierzył mu się, że gdyby tylko Jill nic nie mówiła, to nic z tego wszystkiego by się nie wydarzyło. Jego była dziewczyna powiązała go z miejscem, w którym znaleziono studentkę, ponieważ zidentyfikowała je jako to, w które John zabrał ją po wielkiej kłótni. Znał je, lubił, wydawało mu się ciche i spokojne. Chciał, by tam doszli do porozumienia. Jednak sam John, który według bliskich od czasu, gdy zniknęła Jill, miał bać się blokad drogowych, kategorycznie temu wszystkiemu zaprzeczył. Powiedział również, że wcale się nie zwierzał swojej rodzinie w słowach, jakie ona teraz przytacza. Nigdy nie mówił nic szczególnego o Jill, w każdym razie nic ponad to, co mówili wszyscy, bo przecież sprawa była lokalną sensacją. I trzeba przyznać, że policji nie udało się znaleźć żadnych fizycznych dowodów łączących chłopaka z miejscem znalezienia roweru czy ciała. Nie wiadomo również, co tak naprawdę stało się z bronią i kto ją sobie przywłaszczył, kiedy lub też komu John lub ktoś z jego rodziny ten przedmiot na przykład pożyczył. Jeśli to on sam się nią posłużył, to na pewno nie znaleziono jej przy nim ani w żadnym miejscu z nim kojarzonym. Nie było również żadnych świadków, którzy widzieliby go w miejscach związanych z atakiem na Jill. Oczywiście w czasie, w którym miałoby dojść do ataku. Nawet postronnym wydawało się jasne, że śledczy zbyt szybko chcą rozwiązać sprawę i odtrąbić sukces. A w każdym razie wydaje się, że taka możliwość jest realna, choć trudno powiedzieć, czy było tak na pewno. Właściwie jedynym, co wiązało chłopaka ze sprawą, były niejasne i niekonsekwentne zeznania bliskich, którzy twierdzili, że niezdrowo ekscytował się tematem zniknięcia Jill. Tyle tylko, że przecież nie on jeden, ale właściwie wszyscy mieszkańcy całej okolicy. A na dodatek niemałą sensację wywołała informacja, że jedna z trzech osób, które pierwotnie przyznały się do pozbawienia życia studentki, jest kuzynką Johna. Pozostałe dwie to jego znajomi. To zupełnie zmienia perspektywę. Było więc możliwe, że chłopak wiedział lub podejrzewał, co się stało, kto był winny w sprawie Jill. Mogły dotrzeć do niego strzępy informacji. Ponadto jakiś fakt mógł go jednak łączyć ze sprawą. Ja osobiście podejrzewałabym, że broń, choć pewna nie jestem, ale myślę, że kuzynka mogła ją wynieść z domu swoich krewnych. Chłopak od początku mógł zdawać sobie sprawę, że jeżeli kiedykolwiek zostanie ona znaleziona, to będą na niej jego odciski. W rzeczywistości policja tego rodzaju dowodów nie zabezpieczyła.
W każdym razie cała ta grupa zdecydowanie mogła się znać. Trudno powiedzieć, jaka była dynamika relacji pomiędzy Johnem a kuzynką oraz ich wspólnymi znajomymi. Czy możliwe jednak, że chłopak brał udział na przykład w tuszowaniu wypadku, no i oczywiście późniejszego ataku, czy też może o tym wszystkim jedynie słyszał od grupki, która nie chciała mu na przykład zwrócić jego własności? Zdawał sobie sprawę, że ci ludzie posłużyli się jego bronią, znajdą się świadkowie potwierdzający, że jest to rzecz, która latami znajdowała się w domu jego rodziców i do której miał oczywisty dostęp. To sprawiało, że miał tak szczególny stosunek do całej tej sprawy. Być może też dlatego zwierzył się babci, że może zostać obwiniony. To oczywiście nie są fakty, ale uzasadnione wątpliwości. Zapytacie więc być może, jak to się w ogóle stało, że bez dowodów i tak naprawdę wyraźnych poszlak chłopak w ogóle stanął przed sądem i otrzymał wyrok 65 lat za kratami, a usłyszał go 30 października 2006 roku. Otóż okazało się, że cała rozprawa była kuriozalna. Obrońca albo tak niewiele robił sobie ze swojej roli, albo był tak pewien zwycięstwa, że w ogóle nie odrzucał oskarżeń prokuratury, niemal się nimi nie interesował. Oskarżyciel perorował na przykład, że dziewczyna na dodatek została wykorzystana przez oczywiście złego do szpiku kości Johna, a obrońca jakby udawał, że tego nie słyszy. Tymczasem nie ma wątpliwości, że Jill nie została wykorzystana lub nie ma na to dowodów. A przecież tylko i wyłącznie ten motyw dawał jakąkolwiek szansę prokuraturze na wskazanie motywu. Był on rzekomo związany z frustracją Johna po odrzuceniu przez dziewczynę, jakby w zamian za którą szukał on innej, by mógł ją wykorzystać, rozładowując napięcie i złość. Skoro jednak w ogóle nie wiadomo nawet, czy Jill była wykorzystana, trudno przecież dowodzić, w jakim mechanizmie. Ponieważ jednak w odpowiednim czasie nikt nie odniósł się do tej kwestii, wyjaśniając wszelkie wątpliwości, tak już zostało. Do dziś mówi się o tym wątku w ten sposób, jakby istniały niepodważalne dowody na wykorzystanie Jill. Tak naprawdę jednak ich nie ma. Można się tylko domyślić, że mógł to być motyw, ale czy był? Mało tego, ława przysięgłych przez cały czas miała dostęp do mediów, swoich telefonów i telewizora. Sala obrad była miejscem, które mogli opuszczać, a na dodatek mieli dostęp do alkoholu i najwyraźniej świetnie się bawili. Gdy wszystko to wyszło na jaw, kolejny obrońca mężczyzny zdecydował się odwołać od wyroku do Sądu Najwyższego stanu Indiana. Ten jednak podtrzymał wyrok, dowodząc, że choć faktycznie adwokat Patrick Baker nie włożył wysiłku w obronę mężczyzny, to jednak nie miało to wpływu na ocenę sytuacji przez ławników. No nie mam pojęcia, jakim cudem. No ale na Sądzie Najwyższym nie zrobił wrażenia również fakt, że owi niezawodni sędziowie przysięgli mogli niezupełnie kontaktować, racząc się procentami. Tak czy owak, w 2015 roku wyrok znowu został podtrzymany. Mogłoby się wydawać, że opinia publiczna oszaleje ze szczęścia, bo sprawiedliwości stało się zadość, a w celi znalazł się człowiek niezwykle groźny. Problem jednak w tym, że całe środowisko nie było przekonane co do tego, że właściwy człowiek ma teraz permanentnie za oknem zasłonki w kratkę. Uważali, że w całej tej historii nic się nie klei. Nie rozumiano roli kobiet, które przecież opowiedziały szokującą historię, jaka zresztą zdecydowanie mogłaby się wydarzyć. Skąd mogły się brać nieścisłości w ich opowieści? Pamiętajmy, że panie bawiły się tego dnia wybitnie, a ich zdolności logicznego myślenia i zapamiętywania oraz kojarzenia faktów mogły być silnie zaburzone, chociażby z powodu procentów i innych substancji odurzających, a potem także szoku. Mam wrażenie, że luki w ich pamięci mogłabym bez problemu wytłumaczyć, a tym samym fakt, że wariograf oszalał. Kobiety równie dobrze mogły pamiętać, co zrobiły, bo w tej części zeznania były szczegółowe, ale już nie do końca jak. Całkiem możliwe, że na przykład film urywał im się jakoś na zmiany i po fakcie udało im się patchwork uszyć z tych strzępów wracających do nich scen, ale zdecydowanie nie było to nic, czemu same mogłyby do końca zaufać. Mimo to wiedziały, co się stało. To udało im się ustalić.
w kwestii szczegółów na ich potencjalnego pomocnika, czy nawet sprawcę wypadku, nie było co liczyć, bo on był konsekwentnie najmniej gadatliwy. To oczywiście tylko spekulacje, jednak na tyle istotne w tej sprawie, że powinny były dać sędziom przysięgłym do myślenia. Czy można być pewnym, co się tu wydarzyło? Jaki związek wszystkie te osoby mają ze sobą? Czy nie mając żadnych dowodów, można było ustalić tutaj przebieg wszystkich tych wydarzeń? Michael Koryta, dziennikarz Indianapolis Monthly, napisał: byłem zdumiony wycofaniem zeznań przez kobiety. Nie dlatego, że nigdy o czymś takim nie słyszałem. Byłem specjalistą w sprawach wymiaru sprawiedliwości, prywatnym detektywem i reporterem prasowym. Moja edukacja, formalna i nieformalna, sprawiała, że nigdy nie biorę w takich sprawach oświadczeń za dobrą monetę, jak i nie spodziewam się oczywiście z góry usłyszeć kłamstw. Ale to ich wyznanie było tak żywe, instynktowne i w pewnych aspektach szczegółowe, zauważał reporter, który potem napisał książkę inspirowaną tą sprawą. Ale przede wszystkim dzięki jego relacjom publikowanym w prasie te wydarzenia doczekały się bardzo szczególnego upamiętnienia. Zachowały się pewne sceny, które w jakiś sposób przypominają zdjęcia, pojedyncze ujęcia, do których zwykle w takich sprawach nie mamy dostępu. Jak na przykład to dotyczące chwil tuż po tym, gdy ślad po Jill się urwał. Przez wiele dni nasza okolica była otoczona blokadami, a ja i przyjaciele dołączyliśmy do grup poszukiwawczych składających się z wolontariuszy. Niedługo po zniknięciu Jill jechałem samochodem z rodziną, kiedy minęliśmy mężczyznę zaglądającego do strumienia niedaleko naszego domu. Stał sam, wpatrując się w wodę. Nie pamiętam, czy to ja zapytałem o niego, czy moja matka, ale pamiętam, jak ojciec bardzo cicho odpowiedział. To ojciec Jill Berman. Eric Berman nawet nie spojrzał na nasz samochód. Po prostu wpatrywał się w wodę. Wracając jednak do tych naszych trzech muszkieterów, to sądzę, że mimo wszystko ich wersja powoduje powstanie uzasadnionych wątpliwości w kwestii winy Johna, do którego z kolei nie prowadzą żadne konkretne dowody. Ale trzeba powiedzieć, że kobiety mają wyjaśnienie tego, co zrobiły, tego dziwnego zeznania. Jak mówi dziennikarz, podczas procesu Johna, kobieta, która opowiedziała tę barwną i przerażającą historię, historię, która zmieniła kierunek poszukiwań i przekonała wielu, że zamknięcie sprawy jest bliskie, stanęła na stanowisku świadka, przeprosiła rodzinę Bermanów i obwiniła policję o naciski, które spowodowały, że fałszywie się przyznała. Czy mogło tak być? Oczywiście, że mogło. Historia zna mnóstwo przypadków, kiedy zbyt intensywne śledztwo, agresywne, a czasem nawet brutalne, powoduje, że osoby niewinne biorą na siebie winę. Tylko że jeżeli ci śledczy w ten sposób przesłuchiwali kobiety, to czy w identyczny nie zachowywali się w stosunku do Johna? Jeżeli uznać, że zeznania kobiet wymuszono, to skąd mamy pewność, że nie stało się tak w przypadku Johna? On do winy się nie przyznaje. Czy ten wątek nie wymagałby wyjaśnienia? No i jeszcze motyw. John nie miał na swoim koncie tego rodzaju ataków. Nie udowodniono mu żadnego podobnego przestępstwa. Prokurator oświadczył po prostu, że wydaje mu się, iż chodziło o to, że chłopak był zdenerwowany zerwaniem z dziewczyną. Był na nią zły, więc wyładował się na Jill. Tysiące, jeśli nie miliony ludzi na ziemi ma za sobą zerwanie, ale przecież to nie jest tak, że musi się to skończyć atakiem na przedstawiciela płci, która nam dokuczyła. Może tak oczywiście być, ale nie jest to jakaś reguła, którą można byłoby od tak po prostu z lekkością zastosować do tej sprawy. W październiku 2019 roku sąd federalny uchylił wyrok skazujący Johna w przekonaniu, że adwokat nie wypełnił swojej roli. Mężczyzna w ciągu 120 dni od orzeczenia miał wyjść na wolność, chyba że prokuratorzy zdecydują się ponownie przygotować akt oskarżenia. W sierpniu 2020 roku Merlin Berman, matka Jill, powiedziała Indy Star, że zawsze wierzyła, iż to Meyers był odpowiedzialny za atak na jej córkę. Była bardzo rozczarowana, że istnieje możliwość, iż proces odbędzie się po raz kolejny. Sąd apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla 7. okręgu uchylił decyzję.
Sąd rejonowy miał rację w kwestii obrony, ale sam wyrok miał być mimo to sprawiedliwy. W 2021 roku Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. I przyznam szczerze, że ja tego zupełnie nie rozumiem. Jeżeli sprawiedliwa obrona należy się każdemu, to w jaki sposób jej brak może nie mieć żadnego wpływu na wyrok? Jeśli to tak ważny element procesu, jeden z zasadniczych, to w jaki sposób jego wyeliminowanie nic nie zmienia? I muszę przyznać, że chyba właśnie dokładnie ten kontekst sprawia, że dla mnie ta sprawa jest tak niejasna. Nie mam pojęcia, jak można sobie wyobrażać, że człowiek, którego nikt nie bronił, miał sprawiedliwy proces. Jak można przypuszczać, że wiemy wszystko na temat tej sprawy? Nawet już bez wnikania w żadne szczegóły, samo to wydaje mi się ogromną niesprawiedliwością. No ale ja się pewnie po prostu na tym nie znam i nie wykluczam, że coś mi tu umyka, jakiś wytrych, który sprawia, że jest to możliwe i uczciwe. Wspomnę jeszcze, że podczas różnego typu odwołań, jakie Meyer skierował do kolejnych instancji, pojawił się bardzo szczególny wątek, który moim zdaniem zasługuje jednak na uwagę, choć sąd uznał, iż nie miał on wpływu na wyrok, bo na całą historię, którą Wam zaraz opowiem, nie okazano żadnych dowodów. Obrona Meyersa dowodziła mianowicie, że Jill była w romantycznym związku ze swoim przełożonym, dla którego pracowała w studenckim centrum sportów rekreacyjnych i że mężczyzna ten pozbył się jej, gdy oznajmiła, iż spodziewa się dziecka. Obrona twierdziła, że wkrótce po zniknięciu Jill do domu mężczyzny od razu oddelegowano psa tropiącego. Jednak policja, zdaniem obrony, miała chcieć chronić tego mężczyznę i odciągnęła psa, gdy złapał trop. Dodatkowo mieli być świadkowie, którzy widzieli Jill i jej szefa kłócących się kilka dni przed jej zniknięciem. Jak mówił adwokat, to dlatego policja miała zabrać psy w okolice domu mężczyzny już 31 maja. Pies ewidentnie miał prowadzić śledczych do domu przełożonego Jill, ale odciągnięto go stamtąd. Nie było jednak na tę historię żadnych dowodów, w związku z czym w 2011 roku Patrick Baker, adwokat, został ukarany przez Sąd Najwyższy w Indianie za twierdzenie, że pies został odwołany. Jednak czy cała ta historia z romansem opiera się w jakiejkolwiek mierze na prawdzie, czy istotnie pies kiedykolwiek powiązał dom szefa Jill z jej zniknięciem? Czy byli świadkowie, którzy słyszeli kłótnie pary, sugerującą rodzaj ich więzi? Tego nie wyjaśniono. Cała ta opowieść została odrzucona, ponieważ jej głównym punktem była historia z odwołaniem przez policję psa, zainteresowanego mężczyzną. Takiego wydarzenia miało nie być. Na pewno też dowodów na związek nie przedstawiono. Jak być może pamiętacie z poprzedniego odcinka, ta uczelnia ma swoje tajemnice i, otwarcie mówiąc, jest ich całkiem sporo. Pożegnała już w tajemniczych okolicznościach swoich studentów Lauren Spearer, Joe'ego Smedleya i Hannę Wilson oraz Jean Berman, a to tylko ofiary z ostatnich lat i te, które odeszły wskutek ewidentnego ataku. Sprawa Hanny doczekała się jasnego rozwiązania, o czym mówiłam tydzień temu, ale Lauren, Joe'ego i Jill to już inna historia. Czy w rzeczywistości łączy je osoba lub osoby agresorów? Jak możemy przeczytać na wielu forach internetowych, sprawa Jill bardzo podzieliła Bloomington, ponieważ część mieszkańców uważała, iż tak naprawdę seryjnie działa tu agresor, którego policja nie umie złapać, dlatego wymusza zeznania na kolejnych osobach, które potencjalnie udałoby się wrobić. Nie brakowało opinii, że zeznania kobiety, od której wszystko się zaczęło, czyli Wendy, bo to ona miała jako pierwsza opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na drodze, zostały z niej po prostu wyciągnięte. Jakieś poszlaki mogły prowadzić do podróżniczek i po prostu to wykorzystano. Nie wiemy, czy były widziane w tamtych okolicach, czy one same może coś powiedziały, chcąc zabłysnąć w jakimś środowisku, a potem to obróciło się przeciwko nim. Ale nie można być pewnym, że na tej samej zasadzie nie zadziałało to w przypadku Johna Meyersa, o którym przecież też mówiono, że wie coś na temat tej sprawy, a nawet rzekomo on sam tak twierdził w swoim czasie. Jest możliwe, że zebrano wszystkie plotki, które go dotyczą i okazał się idealnym kozłem ofiarnym.
Rzeczywiście, udało się go skazać, właściwie jedynie na podstawie faktu, że kilku jego bliskich i znajomych twierdziło, iż mówił dziwne rzeczy, jakie można by uznać za obciążające zeznania, co wydaje się jednak dość subiektywne i wynikające właściwie z interpretacji świadków, bo sam mężczyzna nigdy do niczego otwarcie się nie przyznał. Nie udało się ustalić takiego jasnego, oczywistego motywu, jakkolwiek powiązać jego osobę z Jill. Niby motyw to właściwie wyobrażenia na temat tego, jak to mogło być, dlaczego mogło się tak stać. Teorie, jakich my tu sami snujemy bardzo wiele, ale czym innym jest główkować nad sprawą przedstawianą na kanale True Crime, a co innego przedstawić to jako wiarygodny motyw w sądzie. Podnoszono, że wiele osób odczuwało ogromną presję ze strony policji, by powiedzieć cokolwiek na temat znalezionego roweru. Z komentarzy na Reddicie wynika, że nawet reporterzy zajmujący się tą sprawą byli przekonani, że za kratami znalazł się człowiek, który tego nie zrobił. Tego oczywiście nie wiemy. Spekulowano na przykład, że wszystko wydarzyło się tak, jak opowiedziała o tym Wendy, ale ona i przyjaciele poprosili Johna o pomoc. Chcieli, by wrzucił ciało do wody. On jednak z jakichś przyczyn nie dał rady i porzucił je gdzie indziej. To z tego powodu Wendy udzieliła błędnych informacji na temat lokalizacji szczątków. Uważała, że są tam, gdzie skierowały Johna. Kiedy tam nie odnaleziono ciała, prawnik kobiety zrozumiał, że w zasadzie nie będzie możliwości, by cokolwiek im udowodnić i powiązać je z tymi zdarzeniami. Dlatego wycofały zeznania. Dość popularna jest także inna teoria, która zakłada, że to faktycznie Meyers w takich lub podobnych okolicznościach pozbawił życia Jill i to kobiety pomagały mu to ukryć. Wszystko, żeby chronić kuzyna jednej z nich i przyjaciela pozostałych. To dlatego nie znały wszystkich szczegółów, choć wiedziały, co się wydarzyło. Tak czy owak może się wydawać, że cała ta czwórka w jakiś sposób ze sprawą była powiązana. Tylko nie wiadomo, kto był winnym, a kto komu pomagał i na jakim etapie, kto miał jakie zadania. A być może było całkiem inaczej. Ponieważ jednak sprawa jest bardzo niejasna, słabo udowodniona, poszlaki są nieprzekonywujące, to plotki się nie kończą. Nie wiem też, czy i na ile komentarzom na Reddicie można zaufać, ale na temat dziewczyn wypowiedział się tam jeden z mieszkańców Bloomington, który słyszał również wiele rozmów na ich temat. Znał je także osobiście. Pracodawca jednej z kobiet miał ze zgrozą opowiadać, że gdy kobieta potrąciła samochodem jelenia, to później zadbała o to, by z całą pewnością nie przetrwał, a to z pomocą noża. Najbardziej jego zdaniem poruszające było w tym to, że nie był to akt litości czy miłosierdzia. Kobieta nie myślała też o tym, by zrobić obiad. Wyglądało to po prostu, jakby się świetnie bawiła. Operowanie nożem w całej tej sytuacji sprawiało jej przyjemność. Cała ta opowieść najprawdopodobniej dotyczy Aliszy. Miała to być najbardziej szalona osoba z całej tej grupki. Owens z kolei zasłynęła rzekomo w okolicy atakami z ostrzem w ręku, a świadkowie mieli widzieć osobę, którą zaatakowała i przyznają, że był to widok tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Nie ma jednak informacji, czy to właśnie w związku z jednym z takich ataków kobieta siedziała w momencie, w którym przyznała się do pozbawienia życia Jill. Zresztą, jak zawsze to powtarzam, to wciąż tylko komentarze w internecie. Ciekawe, mogące rzucać trochę światła, ale tylko potencjalnie. Mogą być prawdziwe, ale nie muszą być na przykład dokładne czy obiektywne. Za to już zupełnie pewne mamy informacje na temat rodzynka w grupie, która przyznała się do udziału w sprawie Jill. Wspomniany już Uriah Close, rocznik 7-6, podobno po tym jak zniknęła Jill, chwalił się na prawo i lewo, że to jego dzieło. I oczywiście niewiele to znaczy, ale na pewno tym, którzy go znali, nie byłoby trudno w to uwierzyć, bo w 1992 roku, jeszcze jako nieletni, został skazany za atak na 19-letniego mężczyznę w Griffey Lake. Nie podobała mu się orientacja chłopaka, więc wepchnął go do jeziora, po czym dbał o to, aby jego głowa nie mogła znaleźć się nad powierzchnią. Na szczęście 19-latek zdołał wyrwać się Close'owi i jego bandzie i odpłynąć, ale szaleńcy przecięli mu wszystkie cztery opony.
Sędzia co prawda uznał, że nie ma dowodów na to, że była to próba pozbawienia życia 19-latka, ale Uraja trafił do poprawczaka. W 1993 roku postanowił udowodnić, że stać go na więcej i jeszcze sąd zadziwi, więc zabrał się za bezwzględne ataki z zamiarem wykorzystania kobiet i nastolatek. Niektóre liczyły 14 wiosen. Zarobił 12 lat więzienia. Miał jednak szczęście do wyroków w zawieszeniu. Gdy tylko opuścił więzienie, w maju 1996 roku został aresztowany i oskarżony o napaść, zastraszenie i stawianie oporu organom ścigania po zaatakowaniu 42-latki. Został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu, ale w styczniu 1997 uchylono mu je i za kratami spędził zaledwie 8 miesięcy. W kwietniu 1999 roku Klaus znów napadł na kobietę. Kopał i nie szczędził ciosów, choć rzekomo była to jego ukochana. Sąd nie uznał tego jednak za miłosne uniesienie, szczególnie, że trudno go było podejrzewać o okazywanie w ten sam sposób ciepłych uczuć policjantowi, na którego też się rzucił. Uraja został skazany na 18 miesięcy. Odsiedział jeden dzień, a rok był w zawieszeniu. No i taki to pożyje. No ale po jakiejś kolejnej erupcji uczuć, która objawiała się machaniem rękami i nogami tak, by obiekt zainteresowania poczuł je na całym ciele, nakazano chłopakowi się jednak zrelaksować w więzieniu. W 2000 roku Klaus zainteresował śledczych jako potencjalny sprawca ataku na Jill. Mieli go ponoć na widelcu 2 lata, ale oficjalnie w tamtym czasie żadnych zarzutów nie usłyszał. W końcu w 2002, kiedy Wendy Owings wyznała agentowi FBI, że to ona, Uraja i Alisha są odpowiedzialni za straszny los Jill, mężczyzna został wreszcie uznany za podejrzanego w sprawie. I wtedy właśnie inna kobieta odważyła się i zgłosiła się z informacją, że Klaus próbował ją siłą wywieźć ze stacji benzynowej, a było to 2 tygodnie po zniknięciu Jill. Oskarżenia te zostały później wycofane, ale nie wiem, czy miało to związek z tym, że Uraja w końcu za kratki nie trafił i dziewczyna wolała usunąć wszelkie powody, dla których miałby się na nią dąsać, bo jak zapewne się zorientowaliście, emocje to on okazywał wyjątkowo spontanicznie i z silnym rozmachem. Niektórzy tego nie lubią. I ja im się nie dziwię. Po tym, jak chłopak został uznany za podejrzanego w sprawie Jill, został też oskarżony o kolejną próbę wykorzystania kobiety, która chyba mu wyszła tak jak chciał, bo został skazany na rok więzienia. Wyszedł w kwietniu 2003 roku. W każdym razie cała trójka uwikłana w sprawę Jill, czyli opisany przez Wendy wypadek, no i oczywiście jego skutki, nie stanowi raczej towarzystwa, w którym chcielibyśmy widzieć kogokolwiek, komu nie życzymy bardzo źle. Oczywiście paskudny charakter i nieumiejętność okazywania emocji bez nadmiernej ekspresji to może i nie jest dowód winy, ale też w sumie jeśli chodzi o Johna, to też nie mamy jakoś szczególnie więcej poszlak, więc na nasz własny użytek może jednak warto było omówić i losy tego przyjemniaczka. Jednak, choć jak wspominałam, historia jest dziwna, powiązania między całą tą czwórką niejasne, a ich motywacje tym bardziej, to wyrok jednak jest precyzyjny, więc teoretycznie sprawa jest rozwiązana. I nawet jeśli byłoby dobrze, aby wyjaśniono tu wiele wątpliwości, to pewnie raczej nie ma już na co liczyć. Zapewne kontrargumenty można byłoby usłyszeć jedynie od adwokatów Johna. Ci jednak na samym początku zaprzepaścili jego szanse na uczciwe odparcie zarzutów wobec niego i wskazanie na niejasności w sprawie. W praktyce, pomimo ogromnych błędów obrony i jasno wskazanych nieprawidłowości w trakcie pierwszego procesu, za które zresztą ławnicy nigdy nie odpowiedzieli, nie udało się tych błędów już nigdy naprawić. John nie dostał drugiej szansy. A co ciekawe, natknęłam się na takie oficjalne wypowiedzi sądu, które sugerowały, że tak naprawdę na tym etapie zmiana wyroku kosztowałaby stan ogromne pieniądze. Domyślam się, że chodzi tutaj o odszkodowanie. Mało tego, sugerowano, że sam proces, który mógłby doprowadzić do zmiany wyroku, byłby bardzo kosztowny. Także dla rodziny Jill, która przecież bardzo wierzy, że za kratami znajduje się odpowiednia osoba. Czyżby więc czynnik ekonomiczny miał tu największe znaczenie? Byłoby to bardzo smutne, ale coś mi się wydaje, że wykluczyć tego nie możemy.
Nawet jeśli zupełnie przypadkiem wyrok jest sprawiedliwy, to właśnie przez te wątpliwości, które są całkowicie uzasadnione, wciąż dyskutuje się nad tym, co działo się w Bloomington. Rozmowy te pewnie będą trwały latami. Ja oczywiście również, jak zwykle, zapraszam Was do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie. Dajcie więc znać, czy Waszym zdaniem John to zrobił. A jeśli tak, to czy stwierdzenie, że wszystko przez to, że rozstał się z dziewczyną, Was satysfakcjonuje? Czy to wystarczy jako motyw wiążący go z tym, co przydarzyło się Jill? Czy dopuszczacie możliwość, że zeznania tej czwórki zostały po prostu wymuszone? A może jednak całe to zachowanie Johna zdecydowanie według Was wskazuje na jego winę? Czekam już na lekturę komentarzy. Zapraszam na Szeptanki True Mysteries, mój drugi kanał, do którego link znajdziecie w opisie. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzą temu kanałowi. Jestem zaszczycona tym, że go polecacie na różnego typu grupach, swoim przyjaciołom, na Facebooku, w różnych innych miejscach. Nawet nie wiecie, ile radości mi to sprawia. Bardzo, bardzo dziękuję również moim patronom. Ogromnie Was doceniam. Ściskam Was już mocno i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Buziaki!